Znacie jakieś struktury, jakiś sposób funkcjonowania, że ktoś jest ważny, ktoś mniej ważny, ktoś służy, komuś się służy, ale między wami ma być dokładnie odwrotnie. Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś nam uczynił to, o co cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli mu: Użycz nam, żebyśmy w twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej twojej stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli mu: Możemy. Lecz Jezus rzekł do nich: Kielich, który ja mam pić, pić będziecie, i chrzest, który ja mam przyjąć, wy również przyjmiecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy 10 to usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między wami chciał stać się wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Ci, którzy słuchają naszych rozważań i mają dzieci, bez wątpienia znają ten taki sposób zadawania pytań, charakterystyczny dla dzieci, a tutaj reprezentują go apostołowie, że i to dwóch dorosłych mężczyzn, Jan i Jakub, bo dziecko czasami przychodzi i mówi: spytam cię o coś, ale powiedz, że się zgadzasz. Prawda? I oni dokładnie przychodzą w taki sam sposób do Jezusa i mówią: Nauczycielu, mamy pytanie, ale powiedz, czy się zgadzasz. I teraz ja się zastanawiam, co było w ich głowie. Czy oni naprawdę myśleli, że Pan Jezus powie: dobra, w ciemno, nie wiem o co, ale macie, chłopaki, nie? Więc Jezus jednak daje takie pytanie, ale o co chodzi? I nie tylko sposób zadania tego pytania był śmieszny albo nawet taki żenujący jak dla dorosłego, ale sama treść pytania, nie? Okazuje się również taka, dzisiaj byśmy powiedzieli, niedojrzała. Że oni jednak proszą o władzę dla siebie. I co mnie jeszcze bardziej zastanawia w tej Ewangelii, to że to już oni sposób zadania pytania jest taki kłopotliwy, nazwijmy to delikatnie. Samo pytanie jest na miejscu i 10 słuchających tych apostołów nie mówi: o ludzie, ale wstyd, co za pytania, co oni zrobili, co oni się wygupili. Tylko cała 10, kto usłyszała, oni nagle dołączają do Jana i Jakuba. To nie jest pytanie tylko dwóch uczniów, bo nagle czytamy dalej w rozwinięciu, że gdy pozostali się dowiedzieli, o czym oni rozmawiają z Jezusem, to oni między sobą zaczęli się o to samo spierać, który z nich będzie najważniejszy. Więc to tak pokazuje, że, no, że ci bohaterowie Ewangelii są bardzo podobni do nas i to nie są super... najbardziej, nie wiem, elita wybrana, ale to są tacy everymeni, że każdy z nas może troszkę siebie w tych uczniach zobaczyć, czasami w zadawaniu śmiesznych pytań, czasami w śmiesznym zachowaniu, nie wiem, poproszę cię o coś, ale się zgódź, zanim ci powiem, o co chodzi, nie? To nie jest dojrzałe, ale Jezus bardzo poważnie to traktuje i wyprowadza jednak z tego bardzo dorosłe wnioski, nie? Z takich niedorosłych rozmów wyprowadza bardzo dorosłe wnioski dla uczniów, dla Kościoła, dla nas. Mhm. I to ta kwestia, żeby być sługą wszystkich, powraca już po raz któryś. To ciągle chodzi o spór, o pierwszeństwo. Natomiast Pan Jezus też w ciemno zadaje im pytanie. Jakby nie jest
gorszy wcale. Czy możecie pić kielich, który ja mam pić? A oni mówią, tak, możemy, nie? Czy chrzest, czyli to zanurzenie. Jak najbardziej, nie? On również, że tak powiem, dorównuje im w sposobie takiego pytania. No i po tym się okazuje, że oni co prawda chcieli być jakby ministrami, tak? Jeden po lewej, drugi po prawej. I gdy tak sobie pomyślimy, że Jakub to był ten, który pierwszy oddał życie za Chrystusa. Pierwszy został ścięty pił mieczem. Ten kielich. I pił ten kielich. Natomiast Jan był tym ostatnim. Tradycja mówi, że zginął śmiercią, że umarł śmiercią naturalną, ale jakby zamknął grono apostolskie. No i też tradycja mówi, też pił kielich, który mu nie zaszkodził. Czyli w pewnym sensie oni są jeden po jednej, drugi po drugiej stronie tego całego szeregu apostolskiego, który czy to poprzez apostołowanie, czy przez męczeństwo dali świadectwo Chrystusowi. Tak, i ten taki tekst, który zaczyna się, by się wydawało, takimi troszkę rozgrywkami lingwistycznymi czy gramatycznymi właśnie, gdzie tak zadają sobie pytania, jednak kończy się takim bardzo trudnym wezwaniem. Jeżeli komuś wydaje się, że chrześcijaństwo jest proste, to być może nigdy nie trafił jeszcze na ten tekst Ewangelii Marka, którym kończy się dzisiejszy fragment, kiedy Jezus jednak stawia to wszystko, czego jesteśmy przyzwyczajeni, czego jesteśmy nauczeni, do góry nogami. Czyli mówi, znacie jakieś struktury, jakiś sposób funkcjonowania, że ktoś jest ważny, ktoś mniej ważny, ktoś służy, komuś się służy, ale między wami ma być dokładnie odwrotnie. Że pierwszy jest ten, kto jest najbardziej uniżony. Że najważniejszy jest ten, który najwięcej służy. Tam padają te dwa słowa, nie? Ten, który jest sługą, ten, który jest niewolnikiem wszystkich, ten jest najważniejszy. I nagle z takiego ich pytania, które było zadane i w dziwne formie, i dziwne w treści, Jezus stawia jedno z najtrudniejszych wyzwań, nie? Że życie chrześcijanina polega na uniżeniu, na naśladowaniu Jezusa, ale właśnie naśladowaniu Go w tym uniżeniu, w służeniu innym. Jak to Pan Jezus w tych jeszcze wtedy dojrzewających, niedojrzałych uczniach widzi jednak dobry materiał. Oni mówią, ten kielich pić możemy i tak rzeczywiście się stanie. I On już ich widzi, ich dojrzałych, czyli wykazuje cechę dobrego wychowawcy. Mówi się, jedną z cech dobrego wychowawcy jest cierpliwość, pojęta jako zdolność znoszenia cierpień. Tak. Bądźmy my również pełni entuzjazmu i otwartości dla projektu, które ma dla nas Pan Jezus, nawet jeżeli ich do końca jeszcze wszystkich nie rozumiemy. On rozumie i On widzi w nas to, co dopiero się zadzieje, i to chyba daje nam największą zachętę.